Witam Was tutaj, cześć, jestem Avizanosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines. Dziś znowu kolejna będzie ankieta. Tym razem, jakiej według Was powinna być długość odcinka? Maksymalna. Zaczynamy. No dobrze, to lecimy. Zacznijmy od podstawowych rzeczy, czyli... Stop. Odcinek musi być dzisiaj krótki, bo dzisiaj nie mam czasu. I po tym, jak ostatnio mi tyle, jak bardzo dużo internetu zżar, właściwie to chyba 30 giga, to jest nieciekawie. O, chwila. Telewizor myśli i... Dobra, mamy. Nasze lotnisko. No i ogólnie tych trochę budynków. Ludzi to ja tutaj zbyt dużo jeszcze nie widzę. No ale tak zawsze na początku jest. Natomiast dziś zajmiemy się dwoma rzeczami. Jeden. Przyspieszmy sobie czas. Tu doprowadzić autostradę. Nie wiem jak. Jakoś tak tutaj. To jest ważne. A dwa, jeszcze ważniejsze. Trzeba coś zrobić z tym plagą zmarłych. Ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale w każdym mieście jest coś takiego, że po jakimś czasie wszystkie te osoby zaczynają umierać. I ponieważ ja grałem trochę wcześniej, ale zrobiłem wcześniej zapis, to podczas nagrywania timelapsów widziałem, co tu się działo. Istny Armagedon i nasze miasto umierało. Dlatego, aby nie było czegoś takiego, zapobiegniemy temu, budując odpowiednie budynki, czyli primo. Cmentarz. Miejsca, gdzie jest, gdzie go nie ma. Tutaj by się przydało. O, to się nie mieści. Tu się zmieści. Dobra. Cmentarz. Tutaj by się przydał cmentarz. Wiem, trochę budynków ucierpi na tym. O, tu jakiś jest już... się skończył opróżnień. No to przydałby się mod na automatyczne opróżnienie i przerzucanie. Dalej. Aha. To jest dobre. To rzeczywiście jest dobre. Nie wiem, sobie tutaj rzucić tylko taki mały. O. Tu mogą być podobne, bo tutaj nic nie ma. Żadnego cmentarzu. I obok cmentarzu sobie poustawiajmy takie budynki. Dobra. Wiem, trochę pieniędzy zejdzie. 140... Ile mamy tych pieniędzy? 180... Ja mamy milion, jeżeli się dobrze nie widzę. Tak, samoloty ładnie tutaj pracują. Tutaj nie wiem, skąd się złodzieje wzięli. Nie mogę nic z nimi zbytnio zrobić. O! 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 Zaczyna się plaga. Dalej. Tutaj jest coś, tu też jest coś. Cóż, tak są korki, to jeszcze jest gorzej. Może tu? Aha. Ogólnie jest dobrze, ale... Ale może być lepiej. Tu. No i to tyle chyba, co możemy z tego zrobić. Bo... O nie! Nie, 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 nie. Tutaj jest kiepsko. Tutaj. Tutaj jakiś inny budynek, to trzeba go zmienić. I tu. No i koniecznie... Tutaj. Sprawdźmy, zobaczmy. No, wygląda to całkiem dobrze. Jeszcze tutaj by się coś przydało. Tu są te tory. O, tutaj. Tu co prawda jest ta droga, ale ja nie wiem, jak my chcemy ją tu wyprowadzić.
Właśnie. My sobie przyciągnijmy te drogi. Bo tu jest kolejna z tramwajami. Tu jest w ogóle dużo dróg tramwajowych, zupełnie niewykorzystanych, a potencjał to one mają. O, na przykład tutaj jest taka ciekawa droga. Droga donikąd. Powinno się nazywać. O, no dobra. Udało się jakoś. Tu trzeba byłoby wykręcić. Tak, bo ona będzie do przemysłu. I stąd pociągnąć sobie, o, coś takiego. Jakoś tak. No i zawsze już coś jest. Natomiast nie tym się zajmujemy, bo ogólnie pieniądze jesteśmy na minusie. Popyt też jest duży. Może, wiecie, dzwonimy jeszcze cały czas. Bo popyt jest duży. Popyt. Możemy coś nimi go zbudować, ale na razie to ważniejsza jest autostrada. Więc się nią zajmiemy. Czyli to. Tu wywalimy i tu wstawimy takie duże rondko. Pociągi jakoś tutaj ciśniemy. Pociągi to nie problem, co nie? Ile nagrywa się już? 5 minut, bo dzisiaj maksymalnie 20 minut. Nie mam zamiaru dzisiaj długiego odcinka nagrywać, bo zwyczajnie w świecie nie mam na to czasu. Wow! Możemy podnieść to. Myślałem, że da się to jakoś tak fajnie podczepić. Ale nie. Nie to nie. Chyba tak. Tak. To tak trzeba podłączyć. I teraz tu będzie najlepsze. Ponieważ tu musi być taki zjazd, a tu musi być wjazd. No i tak, mamy jedną drogę, to jest tutaj będzie, pociągniemy sobie. Natomiast ta druga to będzie jechać taka obwodnica. Tutaj jest, ogólnie są te skrzyżowania bardzo blisko. I ze względu tego, że one są tak blisko, tu będzie specjalna droga omijająca to. I tak samo tutaj. Wiecie, nie chcemy tutaj korków, co nie? No, przywróćmy jeszcze pociągi i możemy wznowić czas. Choć widać, że jest nie za ciekawie. Dobra. I tutaj. I chyba tutaj ładnie by wyszło. Tak. Łączy się. O to nam chodziło. Ale tutaj już jest źle. Ściągnijmy to sobie trochę. Okej, dobra. Tak, to powinno działać. Teraz ten musi, o właśnie, w ten stronę skręcić i powinno to zacząć funkcjonować. Tak, my tu zrobiliśmy naprawdę niezłe węzły. Niezłe węzły. No i teraz się zajmijmy autostradą. O tak. Tu jest ta droga. I tą drogę trzeba pociągnąć. Czyli ty wypadł, ty też. I dochodzimy do tramwajów. Tramwaje są tu. I tramwaje będą jechały w tą stronę. I później będzie tu ulepszenie. Nie było tutaj żadnego przystanka, co nie? No właśnie. Dobrze.
Tutaj są te tory kolejowe, ja już sobie je tak zostawię. Później może coś jeszcze dodamy do nich. Prosta. O, właśnie. Tak. I tutaj gdzieś trzeba te rondo wstawić. Może... Może jakoś tutaj. Wiem, to są plany na przyszłość wszystko. Duże. O, to jest duże. Tak, wiem, że tamtego kawałka ziemi nie kupimy. Dlatego to sobie przesuniemy trochę wcześniej. Czy tu będzie dobrze? Nie wiem, to jeszcze przesunę. O, teraz dobrze. Na razie nie wiemy, jak to będzie wyglądać, więc to sobie tylko ulepszymy. I tyle. Tyle z tego tematu. No dobrze. To skoro tyle z tego tematu, coś mi się tam dużo zamknie. Prosta. No to zacznijmy budowę autostrady, to nie? Zrobimy to w ten sposób, iż aż. Tu będzie droga w jedną stronę. I tu będzie droga w drugą stronę. Nie? Tak, i później stąd pociągniemy sobie, aby tu ładnie wjeżdżało i to samo, aby tu ładnie wjeżdżało. Ej, nie. No dobrze. I teraz jest najlepsze. Robimy drogę. Wiem, że to nie może być tak proste, więc... Dobra. Dotąd. I tak samo tutaj. Później sobie skręcimy. I tak samo tutaj. Później sobie zmienimy kierunki. Ale to będzie później, bo na razie to musimy ustalić drogi. O, i teraz jest dobrze. Pod dobrym kierunkiem jest droga. No, wysokość już niech tam nie malujmy przy tym. No, tak, tak by było. By nie było w sumie dużo źle. Dobra, dotąd. I tak samo tu. O ile się uda. Widzę, że nie chcę, żeby się udało. No tak, bo tu jest źle zrobione. To nie będzie chciało. Słup jest jakoś tak. I co? Jest zbyt blisko tam. Tak. No tak, bo przy tych mostach jest niestety taki problem, że trzeba zachować tą odległość. Myślę, że tyle wystarczy. Oczywiście ty jesteś tutaj do góry, to nie? Jakoś tak. Teraz można podłączyć. O. No dobra, i teraz powoli będziesz zjeżdżać w dół. Wiem, tak trochę skosiliśmy, ale to i tak trzeba. Nie, nie wygląda to tak, jak bym chciał. Tu oczywiście nie można później tym kręcić, bo to o to tutaj chodzi. Tak? Tak. I tutaj są te tory. Ja mam tutaj sobie trochę odbił. W bok. Gdzieś jakoś tak. Tak, żeby tutaj też przejechać trochę tym. Ale my to musimy zrobić... O, w tą stronę. Zwężymy to, bo już jak tutaj nie trzeba, to nie.
tutaj prosty kawałek, jakbyśmy chcieli jakiś węzeł wstawić. I później zakręcik. O! Bardzo ładnie. Tutaj, tutaj, tutaj. No zakręcik to jest niezły, choć trochę się rozjeżdża tutaj. Ale dobra. Nie będziemy już marudzić. Pieniądze też widzę, że schodzą na budowę tego, ale to tam jesteśmy bogaci przecież. Tak. Aha, i tu jest pierwszy problem. Nie chcemy. Dobra, tutaj. Tu pojedziesz. I tu. I później w dół. Jak najdłuższy zjazd robimy. No dobra, i teraz tak. Ciebie chciałem na pewno tutaj puścić trochę prostą. Chociaż tyle. No nie, no nie, no nie, no nie. To nie wygląda dobrze. Robimy sobie krętą, jak już tak ma to wyglądać. Tylko nie mam linii. O, chociaż dobrze wyszło. Powiedziałbym, że dobrze. No dobra, chyba z tym nic nie da się zrobić. Musiałbym robić krok po kroku, żeby dobrze wyszło. Tam sobie podciągniemy trochę. Na ewentualne wjazdy, zjazdy. I teraz to trzeba podłączyć. Ładnie, czyli ładnie to znaczy kręta. O ile się dobrze ją ustawi. Chyba tu. Tak, to wyszło źle. Dobra, tutaj powinno być dobrze. No powiedzmy. I teraz tak. Dobra. I tu trzeba zmienić kierunek. Tu, widzę, że dużo tego kierunku. Dobra, tu jest dobrze, most. I chyba jest dobrze. Przejrzyjmy całą drogę. Okay. I czy tu jest wjazd? Jest wjazd. Na strzałki patrzyłem. Trochę dziwacznie to wygląda. Zamiast pójść tak prościutko. Ale to autostrady moje. To nie? Mogliśmy teoretycznie pojechać tu. Że stąd tu. A tu wyjście na zewnątrz. Czekaj, zastanowię się aż. Zastanówmy się najpierw, ile mamy czasu. Czas 18 minut. Żebym cały odcinek spędził na tym balowaniu? Nie, 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 nie. O nie. Tak nie będziemy się bawić. Mógłby nawet nareszcie dzień może wstać. Okej. Okay. Czekaj, zobaczmy sobie na to. O, tu jest lapa. Wiesz co, to może byśmy to zmienili? Chociaż
Jak tak patrzę, to tutaj trochę po dupy pojechaliśmy. Ta. Nie będzie tych problemów z zakrętami. Dzwonek. To pousuwamy sobie i będzie problemy. Jeszcze timelapse musi być. Czyli jeżeli bym idealnie skończył, to już by się skończyło. O, patrzcie, już ktoś chciał skorzystać. Nie ma. A więc. Droga będzie jechać. W ten sposób. Że tu są tory, więc nie zjeżdżamy na sam dół. O, i teraz to ładnie wygląda, zaczyna wszystko pasować. Tak samo tu. I dalej. Poczekaj. Dużo więcej. 34 000. Widzę, że nie mało. A ta też tak nie za bardzo. No to nie ładnie być tutaj. Chociaż jakbyśmy to próbowali wcisnąć w ten sposób, to by weszło. Dokładnie, może jakoś tak. No coś tam pokręcić dałoby się. Ja tylko jest to w złym kierunku. O! Dobra. Zmieniamy plany. Po całość. Tak. No, chodzi o to, żeby ta autostrada miała sens, była szybka i w ogóle. To tak. Ty dojedziesz tu. To samo będzie z tą drogą. Dzisiaj to tak pozmienialiśmy te drogi, że no ja nie wiem. Tu już sobie zrobimy mój węzeł. Nie będziemy z tym kręcić. Jak będziemy chcieli wykorzystać, to ja tutaj coś pomyślę. Własne węzły też są fajne. I teraz tylko trzeba tu zmienić. Co nie? I bingo, mamy to. Prawda, widzę, że jeszcze jest dużo tych wyjazdów. I w ogóle. Dobra, ile mamy? 22. Dobra, to już pociągnijmy ten odcinek, aby był trochę dłuższy i by miał sens. Czyli robimy tutaj nową dzielnicę przemysłową. Ponieważ tutaj mamy taką drogę. Ona tutaj nie będzie zjeżdżać. Ona tu będzie jechać dalej, prosto. Nad tym. I dopiero teraz zejdzie. I tu będzie zjazd. Chociaż nie, tutaj nie będzie takiego zjazdu. To zrobimy go sobie tylko, żeby odmierzyć, gdzie powinno to być, co nie? Bo teraz się tutaj słup zrobi. O! Tutaj w dół. Tu i... Tu. Prawda? Tutaj to usuńmy. No, gdzieś może tutaj być takie proste. Nawet. Dobra, dotąd. Tu będzie rondo. W ten sposób. Tutaj nie będzie. Tutaj. I tu sobie zupdate'ujemy to. I to samo zrobimy tutaj. Żeby był wjazd.
No. I zaczyna to ładnie wyglądać. Dalej, zrobimy tu sobie dzielnicę, aby przemysł rozwijał się tak, jak chcemy. Tutaj to całe rondo to jest tak. To całe skrzyżowanie, koniczyna drogowa tak trochę weszła w to, ale dobra, nie będziemy mówić. Rolniczy. No. I lecimy. O, widzę, że nawet co po niektórzy to korzystają z tego i bardzo dobrze. Tak, wyjazd zrobimy sobie na początku tutaj. Tak, panie, nad. To taki fajny słup jest. Hehehe. Dobra. I sobie zaznaczmy. Nie, tak, na pewno nie. Wybierz. Tu. O, w ten sposób. Wodę zaraz doprowadzimy. Powiedzmy, że tak. I stąd przyciągniemy tu. Może ci się budować. Prąd. Będzie biec wzdłuż tego do tego. I teraz jedyne to czekać, aż ktoś tu się wybuduje. Macie wjazd. W tym czasie ja zrobię wjazd na górę. Co nie? A będzie to wyglądać mniej więcej w ten sposób. Albo i bardziej. No bo nie. Inaczej. Tak. Później będzie wjazd. I później to. Wow, 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 wow. Ho, ho, ho. Ciekawie to wygląda, więc nie. Zrobimy tutaj sobie wjazd. Później skręt. O nie, nie, nie. Musi to wyglądać reprezentatywnie. Czyli tak. Tak. I tak. No. I jest podłączenie. Teraz pytanie, czemu się nie buduje, jak jest duży popyt na to? Dałem. O, jest pierwszy budynek. Dobrze. No to znaczy, że coś już ruszyło w tym kierunku, aby się tutaj coś budowało. To dobrze. To jest niedobrze. Macie już nawet prąd, wodę, wszystko, czego zapragnie dusza. Transportu nie macie. Transportem się zajmiemy już wkrótce. Zobaczmy na czas. Licznik mówi mi, że jest 27 minut, czyli jeszcze możemy coś nagrać. Zobaczmy, czy ludzie z tego korzystają. No i jako tako to nawet tak. Chyba im się to spodobało. Szczerze powiedziawszy, mnie też. No bo trochę tutaj tego zrobiliśmy. Zrobimy tu sobie jeszcze na drugą stronę. Choć tutaj na drugą stronę to nawet można zrobić taką większą. O! No bo tutaj nie robiły się korki. Bo korki i przemysł to normalnie nierozłączność. Skylinesa. Jedno do drugiego ciągnie. Złe do złego ciągnie, tak. Dotąd. Nie. No to dotąd. I tu sobie zrobimy połączenie. Czyli tak. Tak. Słyszałem krowę. Oczywiście w grze. Okej. No i to jako tako wygląda. Zwłaszcza ten zjazd mi się tutaj podoba. Jeżeli będzie bezkorkowy, to naprawdę będę zadowolony. No, i jako tako się zaczyna już to budować. Z
naprawdę ten wjazd jest trochę daleko od tego. Dlatego prawdopodobnie zrobimy tutaj zjazd z tego na przykład. No, coś w takim guście. Że tu będzie wjazd. Albo zjazd. Kto co woli. Ciach. I ciach. Dobra, nie. Nie wygląda to zbyt dobrze. Z góry po pierwsze. I po drugie... Tak. Od razu lepiej. I to samo tutaj. I... tu. No i tak samo tutaj. Czy ja się powtarzam? Nie, no skąd, że... Tu jest dobrze, tu jest zły kierunek. Tu jest dobry, tu jest zły kierunek. Więc teraz jakby coś da się już wjechać z innej strony. I chyba to byłoby na tyle z dzisiejszego odcinka. Zaraz zobaczymy. Tu się buduje, czyli może się wszędzie budować. Ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. A teraz zapraszam na kolejnego timelapse'a. Cześć!